Na program zaprasza Bonimet, producent kropli kobiecych Ojca Grzegorza, wspierających Panie w trudnych chwilach. Witam Państwa po raz kolejny, a w szczególności witam Panie. Dlatego, że dzisiaj pytanie z serii kobiecych pytań. Brzmi ona w następujący sposób. Zawsze przed miesiączką mam silne bóle brzucha i wszystko mnie denerwuje. Proszę o receptę ziołową na moje dolegliwości. No Zdecydowanie pani jest troszeczkę zdenerwowana i kategorycznie żąda recepty. Oczywiście, szanowna pani, postaram się pomóc w tej kwestii. Ale to nie jest tak, że tylko zioła wpływają na. Pani problemy i one redukują dolegliwości. Bo tak się okazuje, styl życia daje bardzo dobre efekty terapeutyczne w przypadku tego schorzenia, które z angielska można czasami taki skrót zauważyć. PMS, czyli premenstrual syndrom. Te dolegliwości najczęściej pojawiają się przed miesiączką, ale także zdarzają się w pierwszych dniach cyklu. Styl życia, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że elementem istotnym jest aktywność fizyczna. Zauważono, iż 30-minutowa aktywność fizyczna codziennie, czy też w okresie przedmiesiączkowym, powoduje redukcję dolegliwości u pań, który, które, których miesiączka się zbliża. Dotyczy to głównie rozluźnienia mięśni zlokalizowanych w miednicy. Miednica mniejsza to są te zwłaszcza szczególne miejsca, które, które powodują, iż te mięśnie napięte powodują, iż ten premenstrual syndrom jest bardzo nasilony. Ja też zauważyłem, że na przykład zabiegi terapii manualnej na kręgosłupie lędźwiowo-krzyżowym również powodują dobre efekty redukujące te dolegliwości. Kolejna sprawa to sprawa e, e, diety. E, redukcja soli w, w pokarmach powoduje również, że ten syndrom występuje w mniejszym nasileniu. E, suplementacja diety, dieta bogata w wapń, w magnez. No, czasami niestety nie mamy dostępu do magnezu z naturalnych źródeł, i wtedy pozostaje nam suplementacja. Bo, no, nie namawiają panie do czekolady, która ma wysoki, wysoką zawartość magnezu, no, ale też wiąże się z innymi niestety mniej zachęcającymi dla zdrowia i urody sprawami. Kolejna sprawa to sprawa suplementacji witaminą D3. Też zaobserwowano, iż wysoki poziom witaminy D3 w surowicy krwi powoduje, iż dolegliwości są rzadsze. Następnie trzeba też pamiętać o tym, że w tym okresie zwiększa się ilość takich zaburzeń emocjonalnych. Pani mówi, o podenerwowaniu, irytacji, wszystko denerwuje i wtedy zioła działaniu uspokajającym się świetnie sprawdzają. My zawsze łączymy tutaj i przypominam, że wiele razy o tym mówiłem połączenie korzenia kozłuka i szyszek chmielu. Takie połączenie działa uspokajająco w sposób najbardziej efektowny. Kolejna sprawa to spadki nastroju. No, tutaj nie chciałbym dawać i sugerować stosowania preparatów na nastrój. Nastrój jest dziurawiec oczywiście, ale tutaj to byłby dedykowany preparat Panią, które generalnie mają gorsze nastrój, a w okresie przedmiesiączkowym mają wręcz objawy depresyjne. To wtedy oczywiście dziurawi, zwłaszcza w połączeniu z bardzo dobrze się sprawdza. Taki preparat również stosuję w mojej praktyce. No i pamiętajcie też, panie, o takich specjalnych, dedykowanych wam surowcach zielarskich. Takim bardzo kobiecym ziołem jest krwawnik. Ziele krwawnika pojawia się w medycynie kobiecej od bardzo dawna. Nawet nazwa jest. Taka, taka sugerująca. Rzeczywiście działam przeciwkrwotocznie, rozkurczowo, moczopędnie, a to moczopędne działanie jest bardzo ważne. Zresztą tutaj Państwo widzicie na ekranie taki schemat, ja go nazywam robaczkiem z książki, którą miałem honor i okazję napisać z Panią Profesor Iwaną Wawer, profilaktyka zdrowotna, fizoterapia. Można tą książkę sobie nabyć <grych> w księgarniach, jest jej mało, ale w internecie na pewno Państwo znajdziecie. Więc poza krwawnikiem pamiętajcie o taszniku, o pięciorniku, o skrzypie, o brzozie. To są zioła o działaniu moczopędnym, a, ta, a, ta, a ten nadmiar wody w organizmie się również zdarza. Pamiętajcie też o niepokalanku mnisi, niepokalanek. To też takie bardzo kobiece zioło, używane w różnych sytuacjach, ale ja tutaj szczególnie zachęcam panie w okresie premenstrual syndrome. Zresztą recepturę taki mieszanka, takiego preparatu ziołowego, który ja używam, Wam w swojej praktyce widzicie Państwo na ekranie I, i, i to, i to, i to, drogie Panie, na pewno będzie coś, co Wam pomoże. Więc nie tylko zioła, nie tylko leki, od leków Państwa, Panie, staram się od, od, odsunąć, ale także styl życia, czyli, czyli wysiłek fizyczny, czyli właściwa dieta, to na pewno zredukuje pań dolegliwości. Sponsorem programu był Bonimet, producent kropli kobiecych Ojca Grzegorza, wspierających panie w trudnych chwilach.